Już za niedługo 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych. Każdy z nas uda się pewnie na cmentarz, aby tam pomodlić się za swoich bliskich zmarłych i zapalić znicza. Znicze mogą być parafinowe. W ostatnim czasie dość popularne stały się znicze elektryczne. Taki oto znicz właśnie mam tutaj u siebie na biurku, lecz ma on jedną zasadniczą wadę. Mianowicie jest on na baterię. Styki w takich zniczach często się nie dzieją, baterie nie wytrzymują długo, no i trzeba później szukać i kupować takie same, żeby pasowały. W dzisiejszym materiale zbudujemy wieczny znicz, tak to sobie pozwoliłem nazwać. No nie będzie on wieczny, ale umieścimy do środka akumulator litowo-jonowy, razem z ładowarką, czyli jak nam się taki znicz wyładuje, możemy go z powrotem naładować. Nie zanieczyszczamy cmentarza. Taki znicz nam może posłużyć wiele lat. Jeśli jesteście ciekawi, jak taki znicz wykonać, zapraszam do oglądania. Wytrzepiemy sobie główny element świecący, czyli czerwoną diodę elektroluminescencyjną. Tutaj mamy już dołożone, nie wiem czy widzicie, rezystor, który zabezpiecza diodę przed spaleniem, ogranicza płynący przez nią prąd. No i jaki jest mój plan? No plan jest bardzo prosty. Mam tutaj w swoim segregatorze ogniwo litowo-jonowe 18650. No i do tego akumulatora potrzebujemy jeszcze takiego malutkiego BMS-ika. Jest tutaj wejście mikro USB, takie 5-woltowe do ładowarki jak do niektórych telefonów i dwa przewody wychodzą do akumulatora. Banalnie proste, prawda? Teraz tylko trzeba to wszystko w środku podłączyć. No, dawno nie było nic z elektroniki, także dzisiaj będzie ku temu okazja. Mam tutaj takie po prostu kabelki, lutownicę sobie włączam. No i tak, musimy się wlutować najpierw kabelkami do naszej diody. Musimy sobie sprawdzić, gdzie mamy anodę, a gdzie mamy katodę. Dioda. Tutaj mamy plus, tutaj minus. Jak widzimy, dioda świeci. Tu mamy spadek napięcia na mierniku, czyli tutaj mamy anodę, tutaj mamy katodę. Tutaj podłączamy plus, tu minus. Za pomocą lutownicy, no i oczywiście cyny, przylutujemy sobie przewód. Dam sobie troszeczkę topnika, żeby mi się to lepiej polutowało. I lutujemy. Przeciągam sobie przewód w ten sposób, żeby szedł on sobie dołem. I do tej nóżki drugiej przylutowujemy przewód niebieski. Będziemy jeszcze potrzebowali kleju na gorąco, żeby sobie już później tam wkleić tą naszą płytkę. O, niech się rozgrzewa. OK. Następny krok jest taki, że tutaj musimy sobie uciąć. Musimy sobie przylutować do ogniwa. Tutaj jest plus. Tutaj, gdzie mamy takie mniejsze kółeczko, a tutaj jest minus. Trzyma się solidnie. Wykorzystam sobie stary wyłącznik. Teraz musimy znowu przylutować minus.
Trzyma się solidnie. No, jak widzicie, już świeci. Czyli przełącznik działa. Musimy jeszcze przylutować te dwa przewodziki do przetworniczki. B minus. I B plus. Słuchajcie, tutaj muszę wypalić na to złącze otwór. Proszę Państwa, proszę zobaczyć. O! Tutaj będzie gniazdo do ładowania. Dobrze, wklejamy sobie od razu. Jak już mam rozgrzany klej, przetworniczkę. O, klej na gorąco. Dobrze, teraz jeszcze wkleić akumulator. Tak, muszę troszeczkę pod kątem to zrobić, ponieważ jest on dość długi. No i tak naprawdę, słuchajcie, to już jest wszystko. No i ekstra. Znicz gotowy. Zobaczcie, jak ładnie mocno świeci. Dla lepszego efektu można tutaj zastosować jeszcze tą diodę, która emituje światło płomienia. Ona jest tam wyposażona w taki mini układzik. Ale takie stałe światło też jest według mnie jak najbardziej w porządku. Także tak oto prezentuje się gotowy znicz, gotowy wieczny znicz. Możemy go sobie tutaj zapalić od spodu przełącznikiem i będzie on naprawdę długo świecił. A kiedy już świecić przestanie, możemy podłączyć do niego kabelek, ładowarkę i wpiąć go do kontaktu i już się ładuje. Możemy się cieszyć dłuższym świeceniem, co nie oznacza, żeby nie chodzić później już na cmentarz w ogóle, no bo warto się modlić za zmarłych, nie tylko zapalić znicza, bo to jest w sumie tylko taka oznaka, że pamiętamy, ale warto się faktycznie pomodlić, bo modlitwa pomaga najbardziej. Także co, moi drodzy, jeśli się odcineczek podobał, zostawcie łapkę w górę, udostępnijcie ten filmik dalej. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, dzięki, że wytrwaliście do końca. Na razie, cześć!